Dziesięciu ludzi, którzy zmienili świat na gorsze. Podobny film już kiedyś był. Po wielu waszych sugestiach postanowiłem zbudować ten ranking jeszcze raz od podstaw. Zaznaczam, że starałem się, aby umieścić w nim zarówno przedstawicieli polityki, nauki, jak i kultury. 10 Hamurabi, szósty najsłynniejszy król pierwszej dynastii z Babilonu, twórca potęgi państwa starobabilońskiego, autor kodeksu praw. O ile sam kodeks praw był sam z siebie okej, okay, to niestety legalizował niewolnictwo. Przed czasami króla niewolnictwo było, ale nie miało charakteru masowego. W momencie, w którym władca oficjalnie poinformował, że niewolników można posiadać, rozprzestrzeniło się to na cały świat i przyniosło wiele złego, jak pewnie wiecie. 9. Angela Merkel Propozycja zaskakująca, lecz pojawiająca się wielokrotnie w komentarzach pod poprzednim filmem. Niemiecka fizyk, polityk, od 2000 roku przewodnicząca Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, od 2005 roku kanclerz Niemiec. Posłanka do niemieckiego parlamentu w kraju związkowym Maklemburgia Pomorze Przednie. Według czasopisma Forbes była najbardziej wpływową kobietą świata w 2011 roku i człowiekiem roku tygodnika Time w 2015. Roku. To ona odpowiada za falę imigracyjną, jaka przelewa się przez Europę, a wraz z nią serię zamachów terrorystycznych na ludności cywilnej. Najgorsze jest to, że zło, jakie się pojawia, wcale jej zdania nie zmienia, a jedynie utrwala, że przyjmowanie niezidentyfikowanych osób z drugiego końca świata to świetny pomysł. 8. Dan Brown. Odchodzimy na chwilę od tematyki polityki i uderzamy w społeczeństwo. Amerykański pisarz, autor powieści sensacyjnych, m.in. głośnej powieści Kody Leonarda da Vinci z 2003 roku, o ile samemu człowiekowi nie można nic zarzucić, bo jest geniuszem w swoim fachu i stworzył kawał dobrej literatury, to ludzie potrafią zrobić zło nawet z czegoś takiego. Teorie spiskowe zawarte w jego książkach są czystą fantazją, a nawet pojawiają się w powieściach spore błędy historyczne. Nie przeszkadza to niektórym ludziom, aby uparcie wierzyć w jego słowa i dopatrywać się. Iluminatów, masonów i wszelkiej maści teorii spiskowych w najdrobniejszych dziedzinach życia. Niby głupota, ale niestety zaraźliwa, i coraz więcej osób wierzy w te brednie. Nie zmienia to faktu, że książki są naprawdę super. 7. Kevin Systrom Były książki, to teraz trochę mniej wartościowa rozrywka. Kevin wraz ze swoim przyjacielem Milkiem Kriegerem. Trafiają na siódme miejsce za swój produkt Instagram. Każdy może pochwalić się swoją pasją, wrzucić świetne zdjęcia będące arcydziełami. Super, co w tym złego? Bo jak jest coś fajne, to zaraz przychwycą to dzieci. I co się dzieje? Na Instagramie jest cała masa trzynastoletnich celebrytów. Trzeba pokazać co się je na obiad. Pizza za 10 złotych? Zdjęcie. Oglądam film ze znajomymi? Zdjęcie. Ćwiczę? Zdjęcie. Jestem puszczalska? Zdjęcie. I w taki sposób już nie trzeba nic robić, żeby stać się sławnym. Wystarczy dołączyć do społeczności pseudo celebrytów, którym się w życiu nie powiodło. Pamiętajcie, korzystajcie z tego inteligentnie i zapamiętajcie słowa. Instagram, fajne zdjęcia, chłodowe życie. 6. George W. Bush objął urząd prezydenta USA 20 stycznia 2001 roku. Kilka miesięcy przed zamachami z 11 września, w ich konsekwencji George W. Bush ogłosił strategię walki w ramach tzw. wojny z terroryzmem, zakładając operacje wojskowe w Afganistanie oraz inwazję na Irak. O ile akcja w Afganistanie była naprawdę potrzebna, a więcej o tym mówię na kanale Światowa Historia, link w opisie, to operacja w Iraku była bardzo złym ruchem, który pokrążył wielu ludzi w nieszczęściu trwającym do dziś. 5. Muammar al-Kaddafi w 1969 roku przeprowadził zamach stanu, w którym obalił monarchię. W 2011 roku nie zgodził się oddać władzy w następstwie wybuchających protestów. Doprowadziło to do wybuchu wojny domowej. Zginął w strzelaninie pomiędzy powstańcami a wiernymi mu siłami. Doprowadził do destabilizacji Libię, sprowadzając śmierć na wielu dobrych ludzi. To między innymi za jego sprawą północna Afryka, ta, z której napływają dziś do Europy terroryści, jest tak niebezpieczna. 4. Adolf Hitler, niemiecki polityk pochodzenia austriackiego, kanclerz Rzeszy od 30 stycznia 1933 roku, wódz i kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy, przywódca narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników, ideolog narodowego socjalizmu, zbrodniarz wojenny, odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości. Prowadzona przez niego agresywna polityka zagraniczna doprowadziła do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej, w wyniku której zginęło około 50%. Milionów ludzi. Czemu tylko czwarte miejsce? Bo nauczył nas, jak nienawiść rasowa może być zła, a dziś zło, które stworzył, zostało całkowicie wyeliminowane. Oczywiście nie licząc pojedynczych grup nacjonalistycznych reprezentujących antysemityzm, ale to nie nazizm, tylko jakaś zabawa w piaskownicy w nazizm. To, co było z Hitlerem, na szczęście minęło, a działania ludzi, o których opowiem za chwilę, odczuwamy aż do dzisiaj. 3 Saddam Hussein, iracki prawnik, polityk i mąż stanu. Jedyny marszałek Iraku, generał, prezydent i faktyczny dyktator Iraku w latach 1979-2003. Sekretarz generalny irackiego oddziału Partii Ba's i przewodniczący irackiej Rady Dowództwa Rewolucji. W 1980 roku rozpoczął wojnę z Iranem, która trwała do 1988 roku i do której był mniej lub bardziej jawnie namawiany oraz wspierany militarnie i politycznie przez USA. Oraz Związek Radziecki, obawiający się rozprzestrzeniania się irańskiej rewolucji islamskiej. W 1988 roku przeprowadził operację Al-Anfal, w trakcie której użyto broni chemicznej przeciwko kurdyjskim formacjom zbrojnym oraz ludności cywilnej. Po zakończeniu wojny z Iranem stracił poparcie Zachodu, został natomiast otoczony czcią przez część mieszkańców świata arabskiego, obalony w 2003 roku w wyniku inwazji międzynarodowej koalicji na czele z USA i Wielką Brytanią, w 2006 roku powieszony na podstawie wyroku Sądu Najwyższego. Jeśli się kiedyś zastanawialiście, kto stworzył ten niebezpieczny świat arabski, z którym walczymy do dziś, to ten pan. To trochę dla Kurdów i Irańczyków taki Hitler, tyle że trochę młodszy. 2. bin Laden, saudyjski terrorysta i współzałożyciel i przywódca Al-Kaidy, doprowadził do zamachu na wieżę WTC, a tym samym pokazał, że każdy zamach jest możliwy. Współcześni terroryści na pewno mają w głowie jego poczynania i wiedzą, do jakich rzeczy są zdolni, jeśli odpowiednio się przyłożą. I drogi pseudonaukowy, spiskowy człowieku, jeśli twierdzisz, że zamach na WTC to była zaplanowana operacja rządu amerykańskiego, to zajrzyj na mój kanał Światowa Historia, gdzie wszystko dokładnie wyjaśniam i przestań się próć, proszę. Jeden Włodzimierz Lenin, rosyjski polityk socjaldemokratyczny i komunistyczny, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej, współzałożyciel i lider partii bolszewickiej, teoretyk ideologii komunizmu i twórca idei leninizmu, zbrodniarz wojenny odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo na narodzie kozackim, autor najbardziej krwawego systemu na świecie. Przynoszącego śmierć wielu narodom do dziś, także na miejscu pierwszym włodzi Lenin wraz ze wszystkimi swoimi komunistycznymi następcami Stalinem, Gorbaczowem, Bierutem i tymi cholernymi Chińczykami. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!